Cześć kochani, z tej strony Klaudia, czyli Klatex i tak jak widzicie po tytule, po miniaturce filmu, dzisiaj testujemy podkład, którego w Polsce jeszcze nie mamy, ale na przełomie końcówki czerwca lub w lipcu wejdzie do drogerii Hebe, także dzisiaj sobie go przetestujemy, dzisiaj sobie o nim opowiemy, odpakuję go na żywo przy Was, no i zobaczymy co to jest za produkt, czy jest godny uwagi. Z tego co widziałam u innych youtuberek zagranicznych, w krajach, w których ten produkt jest już dostępny, bardzo dziewczyny go chwalą, mówią, że jest to świetny podkład, że jest dobry na taką pogodę bardzo gorącą, jak na przykład dzisiaj. Ja możliwe, że się świecę, czuję jaka jestem mokra, bo naprawdę sądzę, że w studiu swoim mam dzisiaj z 27 stopni, myślę, że tyle tutaj jest, jest strasznie gorąco, na dworze jest ponad 30, także no mam nadzieję, że nie będę się tak czy siak świecić. Ale cieszę się, że na taki dzień trafiliśmy, bo sprawdzimy sobie wytrzymałość tego podkładu właśnie przy takich temperaturach. Ja będę go nosić przez cały dzień i pod koniec dam Wam znać, jak ten podkład się sprawdził przez cały dzień noszenia. Oczywiście mówię o podkładzie Maybelline Dream Satin Liquid. To jest, tak jak powiedziałam, podkład i mam go tutaj w buteleczce z pompeczką. Jest jeszcze nieotworzony, także przy Was odpakowuję to wszystko, rozklejam i na żywo sprawdzamy, jaki jest. Mamy nawet jeszcze na nim tego chipa. Pod folią był, także odklejamy go. To nie jest takie łatwe, bo jest mocno przyklejony, dlatego długie paznokcie czasami się przydają. Okej, jest. Teraz możecie go zobaczyć sobie w pełnej okazałości na przebitce z bliska, jak on wygląda. Mamy jeszcze jedną naklejkę na zakrętce. Otwieramy i mamy taką, widać, solidną, masywną pompeczkę. Od razu przechodzę do wyciśnięcia go, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa, jaki będzie. Dwie pompeczki na start. Kolor, który ja mam u siebie, to 01 i widzę, że jest taki fajny, wpadający w żółte tony, nie jest różowy, z czego ja się bardzo cieszę, bo moja skóra raczej wpada w takie żółte tony. Przepięknie pachnie, bardzo świeżo, bardzo ładnie. I już teraz widzę, że jest to formuła zdecydowanie taka lejąca. Jest bardziej wodnisty. Okej, zobaczymy czy tyle wystarczy. Sprawdźmy teraz jego krycie i to jak się rozprowadza. Krycie jest dobre. Rozprowadza się bardzo przyjemnie przez to, że ma taką wodnistą formułę. Nieco przypomina mi w tym momencie Liquid Control od Eveline. Powiem Wam, że krycie jest zaskakująco dobre, jak na taki delikatny podkład. Naprawdę, ja jestem w szoku w tym momencie, bo naprawdę pięknie przykrył wszystkie żywienia, które miałam w okolicach policzków, brody. Na nosek będę musiała troszkę dołożyć, bo nałożyłam w tym miejscu chyba za mało, ale mimo wszystko nawet taka cienka warstwa przykryła większość niedoskonałości. No już widzę, że kolor tego podkładu jest po prostu idealny dla mnie. Jeśli macie podobny kolor skóry do mojej, no to 01 będzie, myślę, dla Was odpowiednia. Minimalnie dołożę sobie tak pół pompki i dołożę tak sobie na nosek. Tutaj na bokach, troszkę na środek czoła, na brodę, ale tak naprawdę teraz już tu dokładam tylko dlatego, żeby nie zostawić na dłoni bez sensu. Wiadomo, że też troszkę zawsze wypija gąbka, dlatego minimalnie dołożę. Już teraz w trakcie wklepywania wspomnę Wam o jednej fajnej rzeczy. Na końcu zdradzę szczegóły, ale teraz mam trochę zajawię, żebyście były ciekawe. Otwieram nowy kanał. Będzie nowy kanał, na którym będą publikowane moje filmy. No ale więcej pod koniec tego odcinka, także zostańcie do końca. No i dobra, powiem Wam w tym momencie co czuję, jakie są moje odczucia na ten moment. Żeby widzieć się bardziej z bliska, biorę do ręki lusterko. No i pooglądam sobie tą twarz porządnie. Kolor w tym momencie dla mnie to naprawdę 10 na 10. Jest idealnie dopasowany akurat do mojej skóry, naprawdę. Jest, nie ma żadnej różnicy między szyją, dekoltem a twarzą. Bardzo się z tego cieszę, że w końcu znalazłam naprawdę produkt idealny, jeśli chodzi o kolor. Doklepę sobie troszkę na nosku produkt. Jeśli chodzi o krycie, to jeśli już mamy tą skalę na 10, to myślę, że krycie mogę ocenić na 7 na 10. Nie jest to pełnokryjący podkład, który daje nam efekt maski, totalnego kamuflażu, bo drobne niedoskonałości, jakby się przyjrzeć, są widoczne. Piegi gdzieś tam
pieprze, które mam na twarzy, są delikatnie widoczne, ale dla mnie takie krycie jest wystarczające na co dzień zdecydowanie, także myślę, że 7 na 10 to taka ocena mojego, moim zdaniem, krycia, pod jakim stopniem on jest w stanie zakryć wszystko na twarzy. Jeśli chodzi o takie wykończenie, to na pewno nie jest to wykończenie matowe. Jest to właśnie wykończenie takie satynowe, jak sama nazwa mówi, nie jest twarz mokra, nie mamy takiego efektu glow świecenia, ale jest to taka delikatna satynka. Także no dla mnie to jest super wykończenie, bo ja właśnie lubię takie przełamanie pomiędzy. Nie lubię całkiem matowej twarzy i nie lubię totalnie rozświetlającego podkładu. Także to jest moim zdaniem super takie połączenie. No i dla mnie coś czuję, że jeśli wytrzyma cały dzień i będzie naprawdę trwały, to to będzie mój ideał podkładowy i już nie będę mogła się doczekać, aż wejdzie faktycznie do Polski. Będę szutować w Hebe i sprawdzać, czy już jest. Kolejna sprawa, pewnie będzie ciekawe, dla jakich rodzajów cery on będzie ok. Jak dla mnie, będzie ok dla większości cer, może jedynie nie będzie dobry dla dziewczyn z mocnymi niedoskonałościami, bo faktycznie dużych pryszczy, dużych ognisk zapalnych nie zakryje, ale dla dziewczyn z suchą, mieszaną, normalną cerą, jak najbardziej ok. Przedłużająca się cera też, myślę, może używać tego produktu, ale musimy pamiętać, że on nie daje efektu matowego. Także no, jeśli lubicie mieć totalny mat na twarzy, często się przedłużacie, szybko się przedłużacie, no to tutaj może być to mały minus, że on jest bardziej satynowy. Jeśli mam go do jakiegoś podkładu porównać, no to tak jak mówię, formułą, leistością, kryciem przypomina mi Eveline Liquid Control, ale na pewno wykończenie jest inne. W Eveline wykończenie jest matowe, tutaj mamy wykończenie satynowe. Zapach również jest moim zdaniem sporym atutem, bo tak jak powiedziałam, pachnie przepięknie, jest taki świeży zapach i ja nawet w tym momencie czuję zapach tego podkładu, delikatny, nie taki przytłaczający, ale czuję, że on wciąż jest wyczuwalny. Także słuchajcie, ja teraz szybko wykończę sobie makijaż, zrobię pełny make-up, położę na to korektor, puder, bronzer, opowiem wam o swoich odczuciach, no i na samym końcu filmu zdradzę informacje, także no, biorę się za malowanie i za momencik widzicie mnie pełny makijażu. Do was już w pełnym makijażu. Zapewne ważne będzie dla was, jakich produktów użyłam w kontakcie z podkładem. Także kontakt z podkładem miał głównie korektor Rimmel Wake Me Up w kolorze najjaśniejszym 010 oraz użyłam pudru z Vibo Vibo Mood. To jest ten nowy produkt i właśnie w takim połączeniu z takimi produktami będę ten makijaż nosić przez cały dzień. Także jeśli okaże się, że przetrwał, no to jak najbardziej możecie kupować ten zestaw i łączyć go z tym podkładem. Jeśli nie, to będziemy kombinować z innymi produktami. No i teraz tak, jestem pewna, że część z was, albo może nawet większość z was, chciałaby zobaczyć, jak ten podkład będzie wyglądał po całym dniu. I ja właśnie po skończeniu tego filmu zaczynam nagrywać vloga. Ten film będzie na kanale jako pierwszy, także zobaczycie zajawkę. A jeśli będziecie chciały zobaczyć, jak ten podkład nosi się przez cały dzień i jak wygląda pod sam wieczór, to gorąco was zapraszam na vloga. I uwaga, tutaj właśnie wiąże się z tym ta niespodzianka. Otwieram nowy kanał. W sumie to kanał już powstał jakiś rok temu, ale zrezygnowałam z niego i teraz wracam już do tego pomysłu z powrotem. Wytłumaczę pokrótce, o co chodzi. Ten kanał Klatex jest głównie kanałem makijażowym, urodowym, beauty, nieco o modzie, ale zauważyłam, że no nie wszystkie chcecie oglądać vlogi. Dużo z was jest tutaj tylko po to, żeby oglądać moje filmy makijażowe, właśnie w tematyce beauty. No a tak jak powiedziałam, nie wszyscy mają ochotę oglądać vlogi, dlatego z tego powodu wracam na kanał Klatex Vlog, gdzie będę publikowała tylko i wyłącznie vlogi. Także dla osób zainteresowanych, jeśli chcecie oglądać moje vlogi, jak i treści makijażowe, to pamiętajcie, żeby subskrybować oba moje kanały. Jeśli ktoś lubi tylko vlogi, a przez przypadek znalazł się na tym dzisiejszym filmie, zapraszam do subskrypcji kanału z vlogami, a jeśli lubicie tylko makijaż w moim wykonaniu, no to kanał Klatex będzie właśnie dalej opierał się tylko i wyłącznie na temacie beauty, moda, makijaż, stricte dziewczęce sprawy. I właśnie ten vlog, który będę kręcić dzisiaj, będzie już na nowym kanale, także gorąco zapraszam was na tamten kanał po obejrzeniu tego filmu. W opisie wrzucam wam link do kanału, ale myślę, że bez problemu znajdziecie go również w
wpisując latex vlog. Mam nadzieję, że bez problemu Wam się pokaże. Także, moją opinię o podkładzie Dream Satin Liquid znacie, moją ocenę w różnych kategoriach również macie podaną. Także no, mam nadzieję, że nie tylko mi on się sprawdzi i tak na pierwszy rzut. Mam nadzieję, że sprawdzi mi się i że pod koniec dnia będę tak samo pozytywnie nastawiona do niego. No ale zobaczymy, może mnie czymś zaskoczy. Więcej, tak jak powiedziałam, we vlogu na kanale Klatex Vlog. Gorąco Was zapraszam na mój Instagram Klatex, jeśli macie ochotę być na bieżąco z moim życiem, nie tylko oglądać YouTube, to wpadajcie tam. A ja już się z Wami żegnam, wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, łapka w górę pod spodem, jeśli nie, łapka w dół. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!